Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie panny w horoskopie tygodniowym od 1 do 7 stycznia nowego roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Panny, horoskop tygodniowy, 1-7 stycznia, jakieś rady, wskazówki dla panien. Panny. Ale się będzie działo, kochane panny. No ale po kolei, karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę. Król mieczy. Król mieczy mówi o mężczyźnie takim intelektualnym, o mężczyźnie, który się kieruje rozsądkiem, logiką, analizą, twardymi danymi, nie impulsami, nie emocjami, ale właśnie jest bardzo rezolutny. Czasem mówi o prawniku bądź o lekarzu, zwłaszcza chirurgu, ale niekoniecznie. Czasem mówi również o osobie takiej poranionej przez życie troszkę, ale zawsze jest to intelektualista. I taki człowiek pojawia się w Waszym życiu albo aktywuje swoje działania względem Was właśnie w tym tygodniu. Ale również to Wasza może być też energia, tak? Takiego człowieka intelektualnego. Będziecie na chłodno podchodzić do wszystkich spraw. Super! Co Wam może poprzeszkadzać? Karta gwiazdy i czwórka buław. No jakieś niespełnianie marzeń, chociaż macie wszystkie możliwości, ogromny potencjał, ogromny, żeby to robić, ale z jakiegoś powodu nie spełniacie swoich marzeń i czujecie czwórka buław w negatywie, że po prostu tak trochę Wam się chwieje grunt pod nogami. Być może jakieś wartości, które wyznawaliście, trochę się jakby zredukowały, tak? Albo się trochę pomieszały. No ale w każdym razie stańcie pewnie na dwie równe nogi, nie bójcie się niczego i spełniajcie marzenia, bo to jest Wasze przeznaczenie w tym momencie. Karta rada, ósemka mieczy. Pokonajcie jakieś blokady, ograniczenia, trudności, być może jakieś uzależnienia, nałogi, toksyczne kwestie, toksyczne relacje. Wszystko to, co nie pozwala iść do przodu, ściąga w dół, pokonajcie. Czy to terapią, czy jakimiś pomocniczo technikami relaksacyjnymi, mindfulness, jogą, medytacją, żeby troszkę te nerwy uspokoić. No i to, co nieunikniony i wynik, cesarzowa, dziesiątka denarów. Cesarzowa to jest partnerka docelowa, to jest matka naszych dzieci, to jest żona, to jest wybranka serca, to jest ukochana. I tak właśnie będziecie widziane, kochane panny, przez jakąś osobę. Ale również taka osoba może się w Waszym życiu pojawić. Muszę też przyznać, że zaznaczyć, że cesarzowa bardzo często mówi o ciąży albo o narodzinach, czy to dziecka, czy jakiejś idei koncepcji. No i finalnie dziesiątka denarów. Najlepsza karta w kwestiach zawodowo-finansowych. To są duże korzyści materialne, sukcesy, zwycięstwa, również przedłużanie rodu, także podwójnie tutaj sygnalizuje. Budowanie czegoś na stałe, budowanie czegoś na lata, poczucie bezpieczeństwa. Super! Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki, życzę fantastycznego tygodnia. Pa, pa, do usłyszenia, do zobaczenia.